Dlaczego doba ma akurat 24 godziny? Czy cień może nam zastąpić zegarek? I co wspólnego mogą mieć GPS i ogólna teoria względności? Wszystkie te pytania mają jeden wspólny mianownik – czas. W tym programie pokażemy, jakie są astronomiczne podstawy rachuby czasu i co sprawia, że wskazówki zegarków tak nieubłaganie prą do przodu. Zapraszamy na Astronarium. Co dzień do odmierzania czasu używamy oczywiście naszych zegarków, ale ja mam dziś ze sobą dwa chronometry. To bardzo precyzyjne zegary mechaniczne, które przez lata były używane przede wszystkim w nawigacji morskiej. Co ciekawe, każdy z tych chronometrów odmierza jednak inny rodzaj czasu. Ten pierwszy jest nastawiony na dobrze nam znany czas słoneczny z 24-godzinną dobą. Ten drugi odmierza jednak tak zwany czas gwiazdowy, w którym doba precyzyjnie odpowiada okresowi obrotu Ziemi wokół własnej osi, który widzimy jako ruch gwiazd na niebie. Na czym polega różnica? Otóż okazuje się, że doba gwiazdowa jest o blisko 4 minuty krótsza niż doba słoneczna. To uświadamia nam, jak zasadniczy jest związek pomiędzy odmierzaniem czasu a astronomią. Dlatego dziś pokażemy, jak dokładnie to, co dzieje się na niebie, przekłada się na to, co widzimy na tarczach naszych zegarów. Słońce. To ono od zarania dziejów wyznacza rytm życia naszej cywilizacji. Wstajemy o świcie, kładziemy się o zmierzchu. Wszystko według ruchu naszej dziennej gwiazdy po niebie. Ten ruch jest jednak tylko pozorny. Tak naprawdę porusza się przecież nie Słońce, a Ziemia. Nasza planeta obraca się wokół własnej osi i zwraca ku swojej gwieździe coraz to inną stroną. Stąd dni i noce, wschody i zachody Słońca. Wszystko to wydawałoby się oczywiste. Ale choć nasza rachuba czasu od zawsze jest zaczepiona o czas słoneczny, w praktyce okazuje się on dużo bardziej problematyczny. Można to zrozumieć, przyglądając się tarczy zegara słonecznego. Jak właściwie działa taki zegar słoneczny jak ten? No bo to też nie jest tak, że wystarczy sobie wetnąć w ziemię kij i obserwować jego cień, prawda? Tak, to prawda. Pierwowzorem prawdopodobnie zegara słonecznego był właśnie taki prosty kij wbity w ziemię i ślady cienia powstałego były wykorzystywane kiedyś przez ludzi do pomiaru czasu. No ale rychło okazało się, że taki pomiar jest dość niedokładny, a my znajdujemy się w tej chwili przed zegarem horyzontalnym. Tarcza zegara horyzontalnego może zawierać tak dużo szczegółów, że możemy określić precyzyjnie nie tylko godzinę dnia, ale również datę kalendarzową w oparciu również o cień wskazówki tego zegara, czyli gnomonu, albo poprawnie mówiąc polosa, bo tak się powinno poprawnie nazywać. Polosem jest krawędź tej płyty, właśnie ta, i cień tej krawędzi, padając na tarczę, która wyposażona jest w skalę godzinową, wskazuje nam dokładnie moment czasu, który w tej chwili zachodzi. Musimy dodatkowo jeszcze nanieść pewną poprawkę, która wynika z niejednostajności ruchu Ziemi względem Słońca, która jest umieszczona tutaj. Te poprawki można odczytać z wykresu, który nazywa się wykresem analematycznym, czy wykresem równania czasu. Ten wykres pozwala nam wziąć jeszcze poprawkę na to, w jakiej pozycji na niebie jest Słońce w zależności od pory roku.
Tak, tak można powiedzieć w uproszczeniu, ale to dobrze oddaje charakter tej poprawki. Dlaczego nie wystarczy tylko spojrzeć, gdzie jest cień na zegarze? Winę ponosi niejednostajny ruch Ziemi. Nasza planeta nie zawsze porusza się wokół Słońca z taką samą prędkością. Na dodatek oś jej obrotu jest pochylona do płaszczyzny orbity. To wszystko sprawia, że prawdziwy czas słoneczny potrafi się różnić od jednostajnego zegarowego czasu średniego o blisko pół godziny w skali roku. Położenie Słońca zmienia się z dnia na dzień o bardzo niewielki kąt, które w skali w ciągu całego roku układają się w kształt takiej ósemki, w kształt, który nazywamy analemą. Dla godziny 12 ta analema jest taka ładna, symetryczna. Ona mniej więcej przebiega wzdłuż południka miejscowego, na którym się znajdujemy. Natomiast te analemy, które są, odpowiadają kolejnym godzinom czy innemu czasowi, są nieco przechylone. Wykres tej analemy właśnie znajduje się tutaj na tym wykresie równania czasu. Został on przeliczony w ten sposób, że możemy ten nasz czas słoneczny odczytywany z zegara słonecznego dostosować, dopasować czy przeliczyć na czas cywilny. Czyli nasza zegarowa doba nie odpowiada wiernie temu, co nam dziś pokazuje ruch Słońca, tylko jest pewnym uśrednieniem. Tak, tak. Czas, którym się posługujemy w życiu codziennym, to jest właśnie czas średni słoneczny. Czas, którym posługujemy się na co dzień, nie jest zatem wiernym odzwierciedleniem czasu słonecznego. To zmiana, która zaszła także dzięki temu, że znaleźliśmy inne narzędzie do odmierzania upływających godzin niż Słońce. Oto zegar astronomiczny z gdańskiej Bazyliki Mariackiej, zrekonstruowane arcydzieło średniowiecznego mistrza Hansa Düringera z Torunia. To niezwykła ilustracja związków miary czasu ze zjawiskami astronomicznymi. Oprócz godzin gdański zegar odlicza dni, tygodnie i święta. Pokazuje fazy księżyca i daty nowiu. Wreszcie pozwala śledzić pozycję Słońca wśród znaków zodiaku. Wszystko jest jednak możliwe za sprawą mechanicznego serca. A to właśnie zegary mechaniczne na zawsze odmieniły sposób, w jaki odmierzamy czas. W średniowieczu ludzie zamiast patrzeć na Słońce, zaczęli spoglądać w stronę tarcz zegarowych umieszczanych na wieżach. Jak wpłynęło to na rachubę czasu? Sprawdzimy w wieży kościelnej świętej Katarzyny w Gdańsku. Miejscu, gdzie znajdziemy najstarsze zegary mechaniczne w Polsce. O roli, jaką odegrały, opowie opiekun mieszczącego się tu Muzeum Zegarów Wieżowych, a jednocześnie konstruktor takich urządzeń, dr Grzegorz Szychliński. Stoimy sobie wśród stuku mechanizmów liczących czasem setki lat. Dziś patrzymy na to jak na zabytki, ale kiedyś właśnie takie zegary wprowadziły no, taką trochę rewolucję w odmierzaniu czasu, prawda? Oczywiście patrzymy dzisiaj jak na egzotyczne maszyny, trochę można pomylić z siaczkarnią czy z mockarnią, ale to były nie tyle nawet zegary, to były publiczne wzorce czasu, czyli to dyktowało tempo życia miasta, a nawet pewną umowę społeczną. Rzymianie czasu w ogóle nie mieli żadnych zegarów, jakoś cywilizacja się kręciła, a przyszły nowe czasy i ludzie zaczęli odczuwać potrzebę, żeby ta wielka Europa grała, trzeba mieć jakiś wspólny mianownik. Takim dyktatem był miara czasu. Pierwsze zegary możemy datować mechaniczne na sam koniec XIII wieku. 1290 parę, gdzieś trwa zażarta walka między historykami nauki, czy pierwsze pojawiły się w Italii, czy w Wielkiej Brytanii. W połowie wieku XIV wynalazek był genialny. Wszystkie większe liczące się miasta w Europie właściwie już prawie zegary miały.
Polsce też nie były już, jeszcze były rzadkością, ale już było kilka czy kilkanaście zegarów. W początkach XV wieku już są powszechne. Oczywiście nie było mowy o wahadle. To przyniósł dopiero Galileo. Czyli ta rewolucja, trwająca zresztą bardzo długo, polegała na tym, że odeszliśmy od tej podstawowej miary, jaką był ruch Słońca, mierzony czy to zegarem słonecznym, czy też takim po prostu obserwacją zwykłą. Doszliśmy do tego, że czas mierzymy mechanicznie. Czy to znaczy, że czas się oderwał od astronomii, od tego, co się dzieje na niebie? W pewnym sensie, bo mamy różne skale czasowe. Skala UT nie ma nic wspólnego z niebem. Dopiero koordynowany czas nawiązujemy do nieba. Czas emerytalny jeszcze gdzieś tam funkcjonujący ma powiązanie z niebem, ale czas atomowy nie. W ogóle trzeba sobie szczerze powiedzieć, może to szokująco zabrzmi, ale zegary nie mierzą w żadnym sensie czasu. Jak to? Czyli co czas w takim razie mierzy? Tak zszyty z przestrzenią, że nie mamy w zasadzie takiego siteczka naukowego, że moglibyśmy odcedzić czas od przestrzeni. W zasadzie właściwie nie wiemy na dobrą sprawę, co to jest czas. No jest to, mamy takie wytrychy naukowe, że jest to coś, co porządkuje kolejność zdarzeń, że raczej skutki następują po przyczynach, ale już w świecie mikro, w świecie cząstek elementarnych, ta strzałka czasu wcale nie jest taka oczywista, ona czasami zawraca, w jakieś pętle się układa. Dopiero w skali makro mamy wrażenie, że jednak czas płynie w jedną stronę. Trzeba by galaktyki zawrócić w ruchu, żeby czas się odwrócił. Zegar jest tylko licznikiem cyklów, które sądzimy z przesłanek innych, teoretycznych, że są stałe w czasie. On je zlicza, czasami je sam wytwarza, podtrzymuje i zlicza. W jakiejś dogodnej nam formie, w postaci tarczy czy cyfrowej, pokazuje wyniki tego liczenia. Ale to nie jest sama istota czasu. W zasadzie chyba najbliżej tego, co zwykliśmy nazywać czasem, jest pomiar temperatury tła. Ona jest jakąś miarą czasu ogólnego. Pokazuje, w którym miejsce czasu jest wszechświat. Ale nie sposób z tej miary wydobyć to, na czym by nam zależało. Ułamki sekund, czy nawet godzin, a nawet i stuleci. W tej chwili jesteśmy w tak wolnym okresie ekspansji Wszechświata, że to by się liczyło na całe epoki, żeby tam zanim temperatura tła drgnie i byśmy coś zauważyli. Nam potrzebny, więc te zegary, które to jest raczej by trzeba by przyrównać do stopera, które sobie małe odcinki porcjujemy, liczymy. Współcześni naukowcy znaleźli inny sposób na liczenie cykli zegarowych. W poszukiwaniu najbardziej precyzyjnych metod powstały tak zwane zegary atomowe. Ich działanie nie opiera się ani na ruchu ciał niebieskich, ani na mechanicznym odliczaniu. Zamiast tego wykorzystują zjawiska fizyczne. Jedno z takich urządzeń znajdziemy w Centrum Astronomii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Zegar ten funkcjonuje w oparciu o zjawisko, które znamy z astronomii, a raczej z radioastronomii. Atomy wodoru we Wszechświecie emitują promieniowanie na fali o długości 21 cm. To promieniowanie powstaje wskutek rozdzielenia stanów podstawowych w atomie wodoru na dwa możliwe. Jeden stan to jest taki, kiedy spin elektronu i protonu są równoległe, a drugi stan to taki, kiedy spiny są antyrównoległe. Przejście ze stanu wyższego energetycznie, czyli takiego, gdzie spiny są równoległe do tego przeciwnego, powoduje emisję fali radiowej właśnie na fali 1420 MHz, 21 cm. To samo zjawisko tutaj zostało wykorzystane w tym urządzeniu. Astronomowie z Torunia wykorzystują zegar atomowy do łączenia obserwacji radioteleskopu w piwnicach z innymi antenami rozrzuconymi po całym świecie. To tak zwana interferometria. Aby dokładnie zsynchronizować odbierane sygnały, potrzebny jest niezwykle precyzyjny pomiar czasu.
Ten zegar ma dokładność rzędu 10 do minus 15 sekundy na sekundę, dokładnie 2,5 razy 10 do minus 15 sekundy na sekundę. Czyli gdybyśmy tę dokładność utrzymali, to on dawałby błąd 1 sekundy na 30 milionów, około 30 milionów lat. Najlepsze zegary na Ziemi, ale mierzące, zapewniające stabilność długookresową, mają dokładność około 1 sekundy na 300 milionów lat. Nawet tak dokładne zegary trzeba jednak według czegoś nastawiać. Zegary atomowe całkowicie zerwały z astronomicznym punktem odniesienia. Są korygowane tylko względem siebie nawzajem. Pojawiają się jednak pomysły, jak to zmienić. Doktor Grzegorz Szychliński z Gdańska wpadł na pomysł budowy zegara pulsarowego. Taki zegar czas mierzy w oparciu o sygnały docierające do nas z dalekiego kosmosu, od umarłych gwiazd zwanych pulsarami. Ich regularne impulsy mogłyby się stać najdokładniejszym wyznacznikiem czasu, jakim kiedykolwiek dysponowaliśmy. Prototyp takiego urządzenia już działa, a jego współtwórcą jest Eugeniusz Pazderski. Pulsary mają dobrze określone stabilności okresu pochodnej, pierwszej pochodnej okresu, drugiej pochodnej okresu. Te parametry możemy wykorzystać do budowy zegarów. Na dachu Kościoła Świętej Katarzyny w Gdańsku jest antena składająca się z 16 elementów. Ta antena przyjmuje sygnał radiowy przychodzący od pulsara. I ten sygnał jest przetwarzany w odbiorniku, a następnie w zespole złożonym z elektroniki, z komputerów, wyliczany jest moment przyjścia pulsu od konkretnego pulsu od pulsara. Tych pulsarów znamy 3000 w naszej galaktyce. Gdybyśmy te czasy zarejestrowali, powiedzmy, że to byłoby 3000 liczb, to te 3000 liczb w sposób jednoznaczny określają miejsce i czas każdego punktu w galaktyce. W związku z tym możemy, tworząc jakieś urządzenie dla jednego miejsca, w którym to urządzenie umieścimy, takie współrzędne cały czas śledzić, czyli gdzie jesteśmy i która jest godzina, w sposób absolutnie niezależny od wszystkich zegarów na Ziemi. Tworzenie coraz doskonalszych zegarów może nam pomóc lepiej zrozumieć istotę czasu. Naszą wiedzę na ten temat zrewolucjonizował w XX wieku Albert Einstein. Dzięki niemu wiemy, że czas podlega prawom fizyki. Ale nie dałoby się tego sprawdzić, gdyby nie nowoczesne zegary. Nie ma żadnego innego sposobu mierzenia czasu, niż porównywanie wskazań dwóch zegarów. Dwóch i więcej. Gdybyśmy dysponowali tylko jednym zegarem, nie byłoby sposobu, żeby sprawdzić, czy on dobrze chodzi, czy spieszy, czy chodzi regularnie. Dopiero przez porównanie z innymi zegarami, którymi mogą być rytm naszego serca, obrót Ziemi wokół własnej osi, czy wokół Słońca i tak dalej. Wszystkie procesy fizyczne, które są powtarzalne, możemy uważać za dobre zegary. Te porównania mówią nam chyba też o pewnej ważnej właściwości czasu, o której dzisiaj wiemy, znaczy, że czas może płynąć różnie w różnych miejscach. W różnych miejscach i w różnych układach odniesienia. Na początku XX wieku Albert Einstein opublikował najpierw szczególną, a potem ogólną teorię względności. Okazało się, że podział czterowymiarowej czasoprzestrzeni na to, co jest czasem i to, co jest przestrzenią, zależy od obserwatora, że to nie jest bezwzględne. Różni obserwatorzy mogą sobie z tej czterowymiarowej czasoprzestrzeni inaczej wydzielić czas, a inaczej przestrzeń. I to powoduje, że wskazania zegarów mogą być różne. Jeżeli jakiś zegar porusza się względem nas, to my postrzegamy jego wskazania jako wolniejsze. Znaczy to stoi, wydawałoby się, w sprzeczności z takim naszym naturalnym postrzeganiem czasu, który wydaje się pewną stałą,
No tak czas postrzegano przez tysiące lat. Tak uważał na przykład Newton, że przestrzeń to jest taki wielki garnek, w którym znajduje się materia i ten garnek jest od tej materii niezależny. Ten garnek jest nieskończenie wielki w dodatku. A że czas to jest ta rzeka, która płynie również niezależnie od materii i unosi wszystko. Albert Einstein pokazał, że tak nie jest. Oprócz ruchu na wskazanie zegarów wpływa pole grawitacyjne. Im silniejsze pole grawitacyjne, tym zegar chodzi wolniej. A zatem zegar na szczycie Pałacu Kultury chodzi nieco szybciej niż zegar na placu Defilad. I w tej chwili dokładność współczesnych zegarów atomowych jest tak wielka, że uniesienie zegara o kilkadziesiąt centymetrów w ziemskim polu grawitacyjnym jest zauważalne. Już to powoduje różnicę? Już to powoduje różnicę. Te wszystkie efekty muszą być uwzględniane w praktyce. System GPS, system globalnej lokalizacji, działa dzięki temu, że wokół Ziemi krąży kilkadziesiąt sztucznych satelitów, na pokładzie których znajdują się zegary atomowe, zsynchronizowane ze sobą. I my mierzymy różnicę czasów nadejścia sygnałów z tych satelitów i na tej podstawie ustalamy własne położenie. Z tym, że te zegary, ponieważ znajdują się na pędzących satelitach, których orbity w dodatku są eliptyczne, więc te satelity raz są bliżej Ziemi, raz są dalej, a więc zarówno ten ruch, jak i ta zmiana pola grawitacyjnego wpływają na tempo, w jakim te zegary atomowe chodzą. I te poprawki muszą być uwzględniane. To też o tyle ciekawe, że pokazuje nam, że to nie są jakieś teoretyczne dywagacje, tylko że są to efekty, które widzimy w praktyce. Są teoretyczne dywagacje, które zostały w nieskończonej liczbie eksperymentów w akceleratorach cząstek elementarnych, właśnie w laboratoriach, sprawdzone i potwierdzone. Richard Feynman, amerykański fizyk i laureat Nagrody Nobla, powiedział kiedyś, że czas to jest to, co się dzieje nawet wtedy, kiedy nic innego się nie dzieje. Może warto właśnie w ten sposób, w największym uproszczeniu, myśleć o tym, co sprawia, że wskazówki naszych zegarów nieubłaganie biegną do przodu. W każdym razie, równie nieubłaganie kończy się czas tego odcinka Astronarium. Dziękuję bardzo serdecznie i zachęcam do dyskusji na naszych stronach internetowych. No i do zobaczenia, kiedy znów przyjdzie na to czas.